My opieramy się o twarde konkluzje z roku 2018 do dzisiaj obowiązujące. A uległość, miejmy to na względzie, zachęca tylko przestępców. Uważam, że z każdym krokiem w tył Europa będzie miała coraz większy problem. Musimy podjąć tą rękawicę, zaadresować problem tam, gdzie on występuje, a nie poprzez otwieranie drzwi szerokiej fali dla nielegalnych migrantów. Jak to się kończy, to widzimy doskonale. Dlatego Polska przedstawiła dzisiaj plan. Dzisiaj i wczoraj, dzisiaj w nocy przedstawiliśmy plan Europa bezpiecznych granic. Ten plan składa się z kilku prostych punktów, które właściwie spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem podczas rozmów i w kuluarach, i na sesjach plenarnych. Po pierwsze, zwiększenie inwestycji dotyczących strzeżenia zewnętrznych granic Unii. Po drugie, wzmocnienie Frontexu tak, by mógł walczyć z przemytnikami ludzi. Po trzecie, przeciwdziałanie masowej migracji u jej źródeł, czyli w tych państwach przede wszystkim, które cierpią dzisiaj też na skutek wielkiej zbrodni kolonializmu. Czy Polska za nią odpowiada? Oczywiście nie. Nie możemy odpowiadać za grzechy innych. Ograniczenie świadczeń socjalnych i osób nie będących obywatelami Unii Europejskiej i nie mających specjalnego statusu uchodźcy z kraju ogarniętego wojną z Ukrainy, bo taki status Ukraińcy mają, i walka z przemytnikami ludzi z czarnym rynkiem.